Hey guys, witam was w kolejnym vlogu. Ja właśnie siedzę pod moim salonem fryzjerskim i czekam, aż Marzenka otworzy, ponieważ dzisiaj robimy włosy i mam nadzieję trochę przyciemnić. No nie wiem, jakoś tak... Wiecie, ja zawsze ze sobą walczę, że z jednej strony najbardziej podobają mi się brunetki i zawsze sama chcę być brunetką, ale jak jestem zbyt ciemną brunetką, to bez makijażu wyglądam chorowicie, a w makijażu wygląda to super, natomiast więcej czasu spędzam tak jak teraz, bez make-upu albo jakiś taki lekki, no wiecie, siłownia, jakieś tam spacery, psy, więc ten kolor, no jest, to jest dosyć ważne, żeby ten kolor był nie za ciemny, nie tak ciemny jak ja chcę, ale jednak chciałabym trochę ciemniejszy niż to, co mam. No więc zobaczymy, co to będzie. Ach, ta wewnętrzna bitwa z kolorem włosów to jest... Skurczę, taki konflikt, który się chyba nigdy nie skończy, nie? Hejo! Hello. Czyli jakby dalej zostajemy w kategorii takich po prostu blondów, ale to będzie ciemniejszy blond niż ten, co mam teraz? Tak. Fajnie, fajne, naprawdę ciemniej. Zobaczysz, że podłoszą. No dla mnie to już jest blisko bycia brunetką, a Marzena mówi, że to jeszcze jest blond. Czajcie to? Ja chyba czegoś nie rozumiem w kolorach fryzjerskich. Gdzie to jest blond? Ale dobra, nie będę się kłócić, jestem zachwycona. A teraz cisnę na moją pierwszą solo wyprawę do naszego Lidla. Jeszcze do końca go nie ogarniam, ale przyzwyczajam się. Ja się, kurczę, zawsze zastanawiam, czemu sól nie może być obok cukru. Chodzę, szukam tej soli, a wiecie, gdzie była? Na makaronach. Czemu? Ale tak poza tym, to już się tutaj całkiem ładnie odnajduję i lubię tego Lidla, bo jest naprawdę fajnie wyposażony. Wszystko jest, nawet desery proteinowe, które w moim starym Lidlu zazwyczaj były wyprzedane. No dobra, więc zapraszam was guys na pierwszy food hall w nowej chacie. Prowadzony będzie przeze mnie, czyli przez totalnie cappuccino blondynkę, bo fryzjerzy znają się na kolorach. Więc tak, pierwsza rzecz to oczywiście połączenie bułki mlecznej oraz kajzerek. Bułka mleczna z Lidlka jest pyszna. Basic pakiet, pomidory, jajka, do tego ogórki, cukinie. No czajcie, różne takie, oczywiście też zapas cytryn. Jak dla wojska, czyli dla mnie na dwa dni, jakiś tutaj duży dyniol. A z takich ciekawszych rzeczy to ostatnio zajadamy się tymi puddingami waniliowymi z Lidla. Są bardzo dobre. Smakują jak taki po prostu dziecięcy budyń. O, i to jest super rzecz, czyli zupa krem z pomidorów z bazylią. Sama w sobie ta zupa ma bardzo mało kalorii i nie jest takim pełnym posiłkiem, dlatego ja bardzo często do tej zupy dodaję sobie jeszcze tofu albo kurczaka smażonego albo pieczonego w airfryerze w jakiejś tam bazyliowo-oreganowej przyprawie i wtedy mam taki pełnowartościowy posiłek, bo mam fajną bazę, do tego na przykład jeszcze bułka, dużo białka z kurczaka i dosłownie w 10-15 minut ukręcone. Bardzo wam polecam. Wziąłam też moje ukochane zupy grochowe, ta z Lidla jest taka dobra. No i znowu, często dodaję do niej właśnie kurczaka podsmażonego albo w airfryerze, żeby ta zupa miała więcej białka i stała się pełnowymiarowym. Czemu ja mówię pełnowymiarowym? To nie pasuje. Pełnowymiarowe to są jakieś meble albo kosmetyki, zupa. Zupa to jest bardziej pełnowartościowa, whatever. W każdym razie kumacie, o co chodzi. Taką zupę można sobie bardzo szybko zmienić w, kurczę, pełnowymiarowy posiłek. Dobra, już zostaniemy przy tym słowie. Mam jakiegoś laga mózgu. Do tego kaszki mleczne, też bardzo dobre. Skyr waniliowy i sól, której poszukiwałam dobre 10 minut. Ale znalazłam. Thank you.
guys, zapraszam Was dzisiaj na pierwsze wspólne szykowanie się w nowej chacie, ponieważ zaraz zbieram się na lunch z moją bestie. Zrobimy make-up, wybierzemy razem stylówkę i jeśli jeszcze starczy mi zapału, to też zrobimy razem włosy. Pielęgnację zrobiłam przed śniadaniem, nałożyłam oczywiście witaminę C i SPF-a. Brwi zrobiłam już też wcześniej, no więc przechodzimy od razu do podkładu i będzie to podkład Wonder Match od Eveline, czyli mój absolutny ulubieniec. No i pokazuję Wam te produkty z Eveline we współpracy z tą marką, z czego się bardzo cieszę. Wspaniały podkład. Uwielbiam już od wielu, wielu opakowań. Bardzo polecam, jeżeli macie skórę tłustą i szukacie czegoś trwałego, lekkiego, naturalnego, ale z takim świeżym, satynowym glow. Krycie można tutaj spokojnie budować, na przykład na takie świeższe przebarwienia nakładam sobie trochę więcej produktu, ale resztę twarzy zostawiam w takiej cieniutkiej, delikatnej warstwie. Kolejny świetny produkt to korektor Wonder Match Lumi. Ja tutaj już będę zaraz kończyć kolejne opakowanie. Mam odcień 20 i jest to fantastyczny korektor, jednocześnie nawilżający i rozświetlający. Pięknie trzyma się w ciągu dnia, daje takie właśnie idealne, codzienne krycie, że jeszcze troszkę tej naturalnej skóry spod spodu widać. Korektor pod oczami i strefę T utrwalę pudrem transparentnym Wonder Match, który by the way ma świetne opakowanie, taki idealny do torebki, do codziennego tyrania, ponieważ on się nigdy nie otwiera i nie wysypuje dzięki temu podwójnemu zabezpieczeniu. Ten puder używam już od wielu miesięcy i jest absolutnie fantastyczny. Jeśli macie skórę tłustą, ale nie chcecie wyglądać sucho, to polecam. Następnie czas na bronzer i tutaj wjedzie Fill de Bronze odcień 01. Jest bardzo tani, pięknie napigmentowany, ma świetny, taki troszkę ciemniejszy kolor. I do konturowania użyję pędzel również od Eveline, będzie to numer 01. Ja bardzo lubię konturować takimi większymi pędzlami ostatnio. I to ma być taka lekka chmurka, nic jakoś mocnego. O, tyle starczy. No i bronzerem konturuję troszkę czoło, środek nosa i podbród. Gotowe. Dla spójności ten sam bronzer nakładam też na powiekę. I tutaj użyję pędzel Eveline 03. Taki właśnie miększy, biały. I delikatnie blenduję powiekę, tak tylko lekko, żeby też nadać jej trochę głębi. I teraz zmieniam pędzel na taki płaski, szeroki i będę tym samym bronzerem malować troszkę dolną powiekę. Ostatnio zakochałam się też w nowości od Eveline, czyli cieniu Choco Glamour i jest to cień mocno złoty, ale moim zdaniem o bardzo ciekawym podwójnym zastosowaniu, ponieważ albo możecie go nakładać tak jakby pakując jego drobinki w miejscu i wtedy będzie miał właśnie takie turbo brązi, mocne, bogate wykończenie. Albo możecie go nakładać bardziej jako taki złoty pyłek, złoty drobinkowy topper. Będzie świetny na imprezy i na co dzień. Ja dla takiego lżejszego efektu właśnie wolę nakładać go palcem. I jak już mam taką mgiełkę drobinek, z której jestem zadowolona, no to na tym kończę akcję. Nie wiem, czy tutaj widzicie. Mam nadzieję, że to się tak samo błyszczy na kamerze jak na żywo. I ostatni krok w makijażu to będzie winylowa szminka w odcieniu 02 Deep Cherry Chocolate. I właśnie to jest taki jakby chłodny, bardziej różowy brąz. Przepiękny odcień, bardzo jesienny. Sama szminka jest lśniąca, napigmentowana i nawilżająca. Ja tutaj nie używam żadnej konturówki, nic, bo sam aplikator jest bardzo precyzyjny, więc po prostu pyk, pyk, pyk. Chciałabym jeszcze troszkę te usta powiększyć, dlatego nałożę w centrum odcień 01, który jest jaśniejszy i dzięki temu centrum ust będzie takie jeszcze troszkę bardziej wystające. No i teraz to wygląda super, usta są takie mokre, soczyste i perfekcyjnie jesienne. Jeśli chcecie któryś z tych produktów dorwać, to w najkorzystniejszej cenie znajdziecie je na stronie eveline.pl, ponieważ u nich trwa teraz akcja Black Beauty Days, no i codziennie jeden produkt wchodzi na tak zwaną ofertę dnia, na przykład teraz 17 listopada ten puder będzie na minus 80%, jest fantastyczny, więc polecam na maksa, a pozostałe produkty dostaniecie w najlepszych cenach w ciągu całego tego roku, no więc zapraszam.
Wam oczywiście linki, macie na dole w opisie, a my tymczasem przechodzimy do stylówki. Co do stylówek, to ostatnio mam fazę na takie woskowane spodnie. To są ogólnie, ale świeci. To są białe spodnie woskowane na srebrno albo szaro i do tego najczęściej noszę jakieś swetry. Albo szary, tak monotematycznie, albo zielony. Ale zielony jest gruby, a dzisiaj w sumie jest ciepło, więc myślę, że pójdziemy w ten szary, który jest lżejszy, cieńszy. No i będzie tak, o, patrzcie, będzie tak szaro. Ostatnio w ogóle na dziale męskim w HM-ie odkryłam mój pasek marzeń, czyli taki po prostu basicowy, czarny, skórzany, idealnej grubości, z piękną srebrną klamrą za 79 zł. No jest to pasek męski, ale oni mają różne rozmiary, więc wzięłam po prostu rozmiar XS. No i patrzcie na to, pięknie to wygląda. Prostota, funkcjonalność naraz. Nigdy dotychczas nie nosiłam pasków, ale ostatnio zaczęłam sobie kupować więcej takich mocno luźnych spodni. Dlatego, że męczy mnie takie uciskanie tutaj i właśnie lubię takie spodnie, które w kroku mają i w pasie no sporo tego luzu. Zwłaszcza, że u mnie waga się dosyć mocno zmienia zależnie od czasu w cyklu, więc niektóre takie ciaśniejsze spodnie nie wchodzę na przykład przez tydzień. I też stwierdziłam, że to jest kurczę głupota, dlatego wolę kupować trochę większe ubrania i dopasować je paskiem i móc spokojnie je nosić wtedy też, wiecie, przed okresem. No i ten komfort jest... Oh. To jest taki relaksujący, a jestem bardzo zadowolona z tej stylówki. I jeszcze do niej dobieram te żółte buty, te oni suki, a torebkę weźmiemy pewnie, o, taką małą. I do tego taki naszyjnik. Choker związany na dwa razy z perełkami, coś takiego. Będzie sobie tutaj dyndał i też dodawał trochę akcji. O! Zaczynam właśnie pakowanie się na wyjazd, bo jutro jadę do Barcelony z dziewczynami. Jakoś się to w ogóle nie był planowany wyjazd, tylko z 3 dni temu kumpela do mnie napisała, że jedzie ze swoimi jeszcze dwiema kumpelami i czy też chce jechać. No to kurczę, jako że ostatnio mam tyle chaosu w życiu i prawda, mało jakiejś stabilności, bo wszystko się zmieniło, to ja oczywiście powiedziałam, że ależ jasne, jadę. Cieszę się bardzo, bo Barcelona jest wspaniała i też bardzo spoko jest to, że ja tych dziewczyn nie znam. Moją kumpelę znam tak trochę, w sensie no, ale tych jej koleżanek to na oczy w życiu nie widziałam. Więc fantastycznie, będę miała nowych znajomych i będzie mnóstwo tematów do gadania, no bo będzie się trzeba poznać i w ogóle, więc ogólnie jaram się. Jestem mega podekscytowana w ogóle tym wyjazdem i właśnie możliwością poznania nowych osób. Dlatego, że kiedy jestem już, wiecie, w terapii, pracuję nad jakimiś swoimi różnymi lękami i uprzedzeniami wobec ludzi, ale też mocno pracuję nad poczuciem własnej wartości i takie tam, to z takiego odludka, który mocno funkcjonował w takim jakby schemacie nieufności i podejrzliwości do innych ludzi, zmieniam się w taką osobę, która jak się okazuje bardzo, bardzo, bardzo tych ludzi potrzebuje. Gdzieś jakby odczuwam taką, wiecie co, ulgę, jak sobie myślę, że ludzie się naprawdę czasami zmieniają, tak oczywiście po swoim przykładzie, bo ja czasami, nie wiem, w jakichś różnych swoich tendencjach czuję się taka trochę bezsilna i dobita i czasami się zastanawiam, czy ja się w ogóle w pewnych kwestiach ogarnę, albo czy się zmienię. A potem właśnie przychodzi taka sytuacja i widzę, że robię, że podejmuję zupełnie inną decyzję niż podjęłabym na przykład 3-4 lata temu. Czyli to jest, ta zmiana się gdzieś dzieje, to jest możliwe. No, tylko może czasami ciężej jest to zauważyć, ale well.
No potem w takich momentach jak ten, to na przykład widać. I się bardzo z tego cieszę. A i nawet ogoliłam nogi na specjalnie na ten wyjazd. Już nawet dziewczynom napisałam, że święto. Ale to tak na marginesie. Jakby, dobra, nie musicie tego wiedzieć. Sorry guys. Too much information, zdecydowanie. Gdyby ktoś mi powiedział te 4 lata temu, że będę w stanie przebywać z nowymi osobami parę dni, nie odczuwając emocjonalnego zajazdu, to pewnie bym się śmiała przez godzinę z tego super żartu, bo moje problemy ze stawianiem granic, ale też niskie poczucie własnej wartości sprawiały, że zazwyczaj byłam pełna wątpliwości, czy jestem gdzieś mile widziana, czy jestem lubiana, a może męczę innych. Ile powinnam z siebie dawać, żebym miała prawo tutaj być? Często towarzyszyło mi takie przekonanie, że jestem inna od rówieśników i czułam się taka z boku nawet w znanej mi grupie. Przez to popadałam w skrajności. Albo dawałam z siebie wszystko, aby się dopasować i udawałam pewność siebie, albo popadałam w rezygnację i zmęczona stwierdzałam, że jebać ludzi, ja to w sumie nikogo nie potrzebuję. Teraz wiem, że to były takie maski, które nakładałam nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie, bo tak wmawiałam sobie, że jestem silna, niezależna i nikogo nie potrzebuję, bo to pomagało mi unikać mojej samotności i lęków. A prawda jest taka, że bardzo potrzebuję innych i tych bliższych i dalszych relacji. I mimo, że okej, teraz już po tych latach terapii w ogóle sama sobie spoko radzę, to fajnie jest czasami coś komuś oddać, odsłonić się, pokazać słabości, albo wspierać kogoś, pocieszać, czy też przyjmować pocieszenie i nawet czasem mieć z kimś tę spinę i kwas przez parę miesięcy, ale potem się pogodzić i żyć dalej razem. Czasem myślę, że indywidualizm jest przereklamowany, jest takim ładnym hasłem, pod którym możemy chować nasze lęki i izolować się, aby chronić swój spokój. Tylko do bycia z ludźmi trzeba odwagi i ta odwaga nie dzieje się z dnia na dzień. Na szczęście małymi krokami można się otworzyć na ludzi i zbudować taką siłę, aby bliskość z nimi unieść. Chodź, chodź. Siad. O, jaka piękna jesieniara. No, w tych liściach powiem ci 10 na 10. Okej. Dobra, obrót. Super. Kółeczko. Super mango. Szukaj. Brawo. Zamówiłam nam nowy czajnik, bo nasz już zaczął się kruszyć. W sensie kruszy się jego ta taka zewnętrzna farba. I wybrałam czajnik w kolorze. Będzie żółto-czerwono-niebieski, co mnie strasznie jara, bo jakoś dotychczas miałam takie podejście, że sprzęty kuchenne powinny być takie, wiecie, nie rzucające się w oczy, czarne, srebrne, no, coś takiego. Ale właśnie ostatnio trochę zmieniam podejście. No. Tada! Cute, co? O, oh, yeah. Właśnie też przyniosłam 2 kartony naszych książek z piwnicy. Na szczęście nie ma ich za dużo. I właśnie tak pomyślałam, że dzięki temu mogłyby całkiem fajnie wyglądać tutaj na regale w jadalni i na takim samym regale w salonie. I trochę może by to wnętrze jeszcze dociepliły. Fajnych książek od razu tutaj z tego co widzę, to mogę wam polecić to. Zarąbista książka. Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Ogólnie game changer. Totalny game changer. Nie tylko jeśli chodzi o rodziców, no bo to wiecie, nie każdy ma jakby tam nie wiem, jakieś problemy czy coś z rodzicami, ale tak, żeby też zobaczyć w sobie różne takie niedojrzałe zachowania i przemyśleć może, żeby je zastąpić czymś
bardziej korzystnym. Bardzo dobrze czytały mi się też te dwa kryminały, Cyril Sonne. Teraz, w sensie pierwsza i druga część i teraz będzie wychodziła trzecia, albo już wyszła. No właśnie na wakacjach w Chorwacji w 3 dni połknęłam całą. Oczywiście książka Psie Sucharki też jest taka super, właśnie do położenia na stoliku kawowym, żeby sobie leżała, jak goście przyjdą, to można się trochę razem pośmiać, poprzeglądać. O, i tutaj mam moją absolutnie ulubioną książkę na świecie. Dosłownie najlepsze takie z psychologicznych, co czytałam, czyli Nie wierz we wszystko, co czujesz. Ta książka bardzo dużo mówi o emocjach i o tym, że zależnie od naszego analizowania albo podchodzenia do emocji, możemy sobie szkodzić albo pomagać. Czytałam ją już chyba z 3 razy i odłożę sobie ją, bo chyba czas do niej wrócić. W ogóle dzisiaj sprawdzaliśmy z Michem daty wywozu śmieci i wiecie co, okazuje się, że u nas właśnie na tej dzielni wywożą papier raz w miesiącu. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy po przeprowadzce i mamy tyle kartonów, opakowań i tego wszystkiego, to już po tygodniu mieszkania tutaj zawaliliśmy zupełnie nasz śmietnik na papier i teraz właśnie kombinujemy, co z tym wszystkim, kurczę, zrobić. No bo jak mieszkaliśmy na osiedlu, no to papier wywozili raz w tygodniu. Był jeden wielki kubeł i wiecie, jakby nigdy nie było takich rozkmin. Więc w sumie jest to fajne doświadczenie, no bo już teraz możemy sobie zobaczyć, jak się żyje z czymś takim i czego byśmy potrzebowali, żeby te śmieci dobrze zorganizować tam u nas w przyszłości. Idziemy na naszą starą siłownię. Czasami wieczorami, jak mamy czas, to sobie tam podjedziemy, no bo jednak czujemy się tam, wiecie, no najlepiej, jednak nie da się ukryć. Co za piękny wieczór, jest godzina zaraz 21, a my z Michem idziemy na randkę kupić sobie ten wielki kubeł na śmieci. Nikt się nie zaprasza. Chciałam tam załatwić. Tak? Chcę coś? No coś, ty mam zostawić ci wybór koloru naszego. No musi być niebieski, bo ma się na papier, kurwa. Tak? No, no tak. Musi być niebieski? No tak, bo jest na papier. A to smutne. Zielony, to byłby na szkło. Wiatr to rybany. A to i one. Piękne. Wspaniała rzecz, taki ten. Jesteś pewien, że musi być niebieski? Czekaj, papierowe, tak. Wspaniała ta laska. Co, ja mam problem z internetu. A nie chcesz z nami wstydzić? Nie. W początku tej przeprowadzki dodaliśmy sobie, że będzie to dla nas świetna okazja, aby też przyjrzeć się, co nam się sprawdza albo nie sprawdza podczas mieszkania w domu. I na przykład te dzisiejsze zakupy śmietnika dużo nam dały do myślenia, bo w naszej dzielnicy, w której będziemy mieszkać za rok, też właśnie będą takie akcje z wywozem śmieci raz na miesiąc niektórych. No i właśnie rozkminiamy sobie, jak w takim razie zaplanować naszą wiatę na śmieci, żeby zmieściła większy śmietnik, bo ten, co dzisiaj kupiliśmy, już mamy załadowany, nie? No tak, tam było parę dużych kartonów po karmie i po czymś tam, z podmiotem jak się dały, to razem zapakowane. Jaś. Widziałam dosłownie jakieś tam jedną małą górkę, nie? No tak, twoje małe przytułkowie nawet nie ruszą, zupełnie się nie ruszą nawet. Myślałam, że ten śmietnik będzie, wiesz, wystarczający, bo nie, wielki. To te trzy takie duże, wiesz, jak się poskłada. No i to są właśnie takie małe kwiatki, z których się bardzo cieszymy, no bo będziemy widzieli. Pierwszy raz biegam w moim lesie, od kiedy się tu przeprowadziliśmy. Jest cudownie! Jestem tak zachwycona, bo jednak ja w głębi serca jestem biegaczem przełajowym. I to całe bieganie po betonie, po asfalcie sprawia, że gdzieś tam
wewnętrznie kawałek po kawałku umieram. Tymczasem w tym błocie to ja po prostu kwitnę. Jak taka mała, szczęśliwa pieczarka. Ostatnio sobie tak troszkę wdrażam też drugie podejście do biegania, bo dotychczas skupiałam się na tym, aby biegać powolutku coraz dłuższe dystanse i wiadomo, pracować nad tą swoją wydolnością, wytrzymałością, takie tam. Ale ostatnio, jak już wypracowałam, tak wiecie, na luzie to 5-6 km, to wprowadziłam drugi styl treningu, czyli po prostu biegam tyle, ile danego dnia mam czasu akurat. Jak na przykład ostatnio miałam 20 minut wolnego na bieganie, to biegałam 20 minut. W ogóle nie patrzyłam na dystans, jaki w tym czasie robiłam. Wiecie, wybiegłam bez zegarka i biegam 20 minut, po prostu patrzę sobie na telefon. 10 minut w jedną stronę, 10 w drugą. Dzisiaj na przykład miałam 40 minut okienko między spotkaniem a spacerem z psami. No to pobiegałam równe 40 minut, znowu bez zegarka, nie wiem ile biegłam. Po prostu robię sobie taki ten. I to też jest bardzo fajne dla mojej głowy, bo dzięki temu nie skupiam się tylko na kilometrach, ale właśnie biegnę, żeby biegać. Biegnę, bo robię trening i jakoś tak mi to też rozluźnia całą sytuację. Więc jak co, to bardzo polecam. To jest właśnie piękne w bieganiu, że można zrobić trening 10 minut, 15, 20, godzinę, dwie. Zależy ile macie czasu. Wychodzicie z chaty, biegniecie. Elo. Powiem, najbardziej przerażającą rzeczą w bieganiu zawsze jest dla mnie to, co się znajdzie pod moją czapką, jak ją zdejmę. No cóż, a właśnie, to jest, widzicie, kolejny aspekt grzywki. Grzywka nie jest złożona i jest trochę zaklejona mniej więcej do jakiegoś dwudniowego niemycia, nie, trzydniowego niemycia. To się robi taki, kurczę, dings. Oczywiście ja dalej jestem na mojej paściara rybiara journey, dlatego dzisiaj będę pierwszy raz robić pastę rybną z filetów z makreli w sosie pomidorowym. Znalazłam taką puszkę, z tego co pamiętam, w Biedrze, i robię pastę od razu na 2 dni, dlatego w takim szklanym opakowaniu z przykrywką. Ogólnie bardzo lubię makrele, więc myślę, że będzie nice. No i właśnie najbardziej póki co podoba mi się robienie past z ryb w puszce. No bo dzięki temu mogę sobie tę puszkę przechowywać w szufladzie. No i nie odczuwam takiej presji, że muszę szybko tę świeżą rybę zjeść. I jeszcze muszę gdzieś kupić wędzoną makrelę, bo też pisaliście, że pyszne. Tylko nie wiem gdzie jeszcze. Do tego pieprz i to będzie tyle. Jesteśmy przed zakupami, więc mamy ostatnie pół bułki. Dlatego załadowałam je na fulla pastą. Do tego jajecznica. Mmm, pycha.